Launchpad może nas zabić. Wskakujemy na Launchpada i zobaczmy, czy faktycznie możemy zginąć. Możemy. Uderzając w roller coastera. Bez sensu! Mit potwierdzony. A to dopiero początek, ponieważ w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie aż 30 mitów. Tak, serio, serio. A dodatkowo każde 10 tysięcy polubień pod tym odcinkiem równa się 10 mitów więcej w kolejnym odcinku. A swoją drogą, każda osoba, która zasubuje kanał z dzwonkiem tam na dole i wpisze kodzik Jacob w sklepie Fortnite, jutro znajdzie 100 zł na chodniku, 100% legit. Jeżeli kogoś zrebutujemy rozmawiając przed z NPC-tem, to ta osoba nie może nic robić. Biorę kartę. No, ja muszę czekać, aż ten NPC przyjdzie. Co za grzmot? Opoka. Klikam, żeby porozmawiać. Rebootuję ciebie. Nie wiem, czy to wyjdzie, nie wiem, czy to wyjdzie. 3, 2, 1. I znowu z nią rozmawiam. Co masz? Takie gówno na dole. Okej. Okay. Jak to zniknął? Uderz mnie, uderz mnie. Ja nie mogę klikać. A spróbuj coś zniszczyć. Nie mogę! A podnieś broń! Nie! Nie mogę! Ej, stary, przycelowałem i nie mogę odcelować! O, mogę! Aha. Mit potwierdzony. Rekina można podrzucać nową piłą. Pulchniutki! O tak, 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 super! Czy ja cię mogę? Mogę! Mogę! O kurwa. Próba numer 2. Wyżej. Jeszcze wyżej! Ej, to jest fajne! Mit potwierdzony. Można wsiąść na dzika z podziemi. Parkujemy naszego misiaczka w tym miejscu. Schodzimy. Halo? Da się, nie da się, da się, nie da się. I uwaga, było, jest, da się wejść w podziemi. Nienormalne. Mit potwierdzony. Można wsiąść do kulki z podziemi. Wydaje mi się, że to powinno się udać. Kulka była gdzieś tutaj. Nie do końca wiem, gdzie jest, jest. Nie. Panie, można. Ha. E prowadź do ładowania 98%. Klikam E, spamuję E i nic się nie dzieje. Nie, nie wierzę. Ja naprawdę mogę coś zedytować tam. Uwaga. Edit. O, coś zniszczyłem. Mi obalony. Nowa emotka jest zepsuta. 3, 4 i... Dobra, wykonujemy nową emotkę. I mam... O kurde. Wyjąć tam. I. Widzieliście to? W sensie ten item, który się wyciąga, jest taki duży jakby. Stop! O! Widzicie to? Ja pierdzielę, ja nie wiedziałem, że to jest aż takie duże. Czaruję, czaruję i. XD. Co to w ogóle jest? Mit potwierdzony. Kulką można przeniknąć przez schody. Łapiemy się. Teraz próbujemy. Nie działa, no. O, jakim prawem? Mit potwierdzony. Można zbugować się ostatnim użyciem grapplera. Gdzie do końca czaję, jak to ma działać, ale dobra. Przyciągamy się grapplerem, klikamy sobie tab, wyrzucamy go z EQ i... Aha, mam PMA. Ty, a teraz co mam? Mam spray. Mam... Impulsa. Nie da się puścić. Dobra, uwaga, test. Strzelam z heavy snipy. Co jest? Co jest? Halo, dzień dobry, ja lewituję, witam serdecznie. No puść mnie! Impuls. Nie, no nie da się. Co jest? Co? Ja nic nie robię. Ja pierdzielę! Mit potwierdzony. Grappler przed podniesieniem może mieć zero użyć. Naprawdę? Czy wy to widzicie? Takie coś dzieje się po tym bugu. Przyczepna rękawica, użyć zero. Podnosimy. To jest normalnie weku. Czy ja mogę tego? Nie mogę. Mit potwierdzony. Kulka plus człowiek plus wir równa się pewna śmierć. Gotowy, Kepcio? Gotowe. 3, 4, go, 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 go! Stary, jestem poza mapą. A nie, jestem sobą. No. Co to jest, no? 3, 2, 1, go. Dawaj, góra, jestem. Wyszedłem. Śmiało, leć. 3, 2, 1. Bez odliczania! O! Wyszedłem. W dupie to mam. Mi obalony. Piła podrzuca pojazdy. Nie do końca ogarniam, o co tutaj chodzi, ale wyciągamy piłę, mamy furę i uwaga, czy to podrzuci jakkolwiek ten pojazd? Podrzuciło. Uwaga, test numer 2 na zablokowanej furze i zobaczmy, czy piła ją podrzuciła. Serio? Serio?
Mit potwierdzony. Jeżeli uderzymy piłą w specjalne miejsce, to pojazdy nawet mogą latać. Dobra. O ile w podskakiwanie wierzyłem, o tyle w to już tak średnio wierzę, ale tak czy inaczej rozwalamy sobie szybę, następnie celujemy to miejsce i... Leci, dobra. No ale... No tak nie za wysoko leci, nie? Próba numer dwa i... No to wiecie, to jest takie, jakby chciała, nie... Mogło? Mit potwierdzony. Nie mam zielonego pojęcia, co znaczy super prędkość, ale tak czy inaczej mamy piłę, mamy kulę i zobaczmy, co się stanie. Nic się nie stało. Próba numer dwa i... Nie wiem, czy jest szybciej. Zapieprza, bardzo zapieprza. Dobra, to jest chyba szybsze. Chociaż to też było z górki. Zobaczmy, czy na płaskim pod... Łożu, to działa zarąbiście. Mordo! Ej, dobra, to jest fajne, no. To znaczy super prędkość. Mit potwierdzony. Zbugowana kulka na grocie dalej działa. Wsiadamy, zaczepiamy się. Oj, nie jedziemy. Halo? I celownik mi zniknął? Druga próba. Ty, no nie da się. Ja po prostu się zatrzymuję. Robi to. Niedawno na grocie dało się zrobić coś takiego. Dobra, no niech to... CO SIĘ STAŁO?! MAM FORTNITE'a DO GÓRY NOGAMI! Co ja w tym momencie zrobiłem? To normalnie, gra jest do góry nogami, wy to widzicie, nie? Mit obalony. Na grocie można wejść pod mapę. Uwaga, stawiamy sobie tutaj armor walla i rozwalamy go. Proszę, żeby to działało. Czekaj. Da się tu wejść? Da się. Ja pływam. Czy Epic może kiedykolwiek to naprawić? Mit potwierdzony. Piła one-shotuje lamę. Lama jest. Piłę w tym momencie wystrzeliwujemy i... Nic się nie dzieje. Podaj jeszcze drugie. Nie no, po prostu ją odbijam. Mit obalony. Będąc na grzybku i strzelając do Vadera, instant zginiemy. Nic nie rozumiem, ale mam Vadera i strzelam do niego i nie dzieje się totalnie nic. Gruby. Halo. Ja nic nie rozumiem. No, strzelam do Vadera, jestem na grzybku i co? O, w dupę! Okej, już rozumiem, o co chodzi. Mit potwierdzony. Kulka plus człowiek plus rift równa się turbo wyrzutnia. Za mną. Tak, żebyś był metr z metrem, tak najbliżej, jak się da. Znaczy, no nie, bez przesady, bo on był tak oddalony trochę, ale był bardzo blisko. 3, 2, 1, dawaj. Ej! Nie mam mnie z tobą. Aha. No i dupa. Dawaj kebab, no. Próba numer 3. Siup. Nie działa. Klapa. Mit obalony. Przy powaleniu plecak Among Us wydaje ten sam dźwięk, co postać z Among Us podczas umierania. To akurat widziałem na TikToku, ale nie wiem, czy to nie był jakiś fake. Zobaczmy. Jest. Faktycznie, kurde, dodali to. Jest zajebiste. Mit potwierdzony. Nowa piła działa dokładnie tak samo w wodzie, jak i na lądzie. Na lądzie po prostu zapierdziela. I teraz pytanie, czy w wodzie to działa dokładnie tak samo? Wydaje mi się naprawdę tak samo. Co jest? Mit potwierdzony. Slipstream przenosi rakiety. Ten mit akurat wydaje mi się być w miarę logiczny, więc wsiadamy do łódki i strzelamy z rakiety w slipstreama. Co jest? Halo? Czemu to nie da ci? Chyba numer 2. Nic. Działko, slipstream i... Działa. Próba numer 2. Działa. Tak, działa. To jest dziwne. Mit obalony. Palety aktualnie dają dużo mniej drewna niż kiedyś. To akurat wydaje mi się być fejkiem, no bo jakby po co Epic miałoby to zmieniać, ale uwaga, sprawdzamy. Kiedyś takie palety dawały 60... drewna, teraz 12. 9? Coś tutaj się zepsuło? Mit potwierdzony. Można jeździć na dziku, będąc propem. Dzień dobry, pan Lodzik, proszę bardzo. Chcemy być rekwizytem, jesteśmy beczką. Dzik. Czy ja mogę? Nie mogę. Halo? No mordo, no! No misiu, proszę! No nie da się. Mit obalony. Sadzonkę można podlewać za pomocą spleszy. Lekka abstrakcja, ale rzucamy sobie naszą sadzonkę tutaj. Mamy owoce, zbierzmy je, żebyśmy po prostu mieli jakby gołą, zwykłą sadzonkę. I teraz spróbujmy sobie ją po... To tak działa, to w ogóle coś daje. To nic nie daje. O! Co się stało? Pa, rosną. Rosną, urosły! Fakt.
faktycznie da się to zrobić, ty. Mit potwierdzony. Na trybie bez budowania istnieje możliwość edytowania budowli. Ej, szczerze, jestem turbo ciekawy, czy... Nie. Nie można. Nie wiem czemu, ale myślałem, że będzie można. Nie można edytować budowli. Mit obalony. Materiały farmimy szybciej piłą niż kilofem. Okej, mamy dwa identyczne drzewa i uwaga, na początku kilof. 3, 4, start. Stop. A teraz piła i czy będzie szybciej? Mi się wydaje, że kurde, może sporównywalnie. Nie no, chyba jest wolniej, albo jest... Nie wiem, ale wy wiecie? Mit obalony. Stoliki na grocie pozbawiają nas możliwości używania kilofa. Idiotyczne, według mnie to nie ma prawa bytu, ale wskakujemy na stolik, totalnie nic nie robimy przez jakieś 5, 4, 3, 2, 1, 0 i... rozwalam normalnie stolik. Ewentualnie Epic tyle co to naprawiło, bo zobaczcie, faktycznie nie dało się nic zrobić. Co to w ogóle jest? Mit obalony. Magiczne drzewo zabija nas podczas jazdy na dziku. Ja trochę nie czaję, o co chodzi w tym micie, ale jeżdżę na dziku po magicznym drzewie. Co jest? Zabiło mnie. Nic nie robiłem, jechałem, po prostu jechałem. Mit potwierdzony. I tym oto dziwnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Koniecznie napiszcie w komentarzu tam na dole, ile mitów znaliście, ile mitów nie znaliście. Wpadajcie na poprzednie filmy i do następnych. Trzymajcie się, miłego dnia. Naura. Gościu, jestem takim mitomanem.